Zaczęło się od wysypu bzdur w internecie, teraz atakuje się serwisantów telekomów i niszczy systemy nadawcze. Uszkadzana jest infrastruktura, która w czasie pandemii ratuje ludziom życie. 5G Tower Set on Fire in Birmingham, acoxgreenpeace.twitter.com/1gne2xxjlf, official.1birmingham.page, in just broom April 2, 2020. Choć globalna sieć nie zna granic, akty wandalizmu notuje się szczególnie często na terytorium Wielkiej Brytanii. Po podpaleniu 5 instalacji przesyłowych sieci GSM na Wyspach, wspólne stanowisko w sprawie związku 5G i koronawirusa zajęli dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy EE, BT Group, O2 Telefonica, Vodafone i Free, CK Hutchison Holdings. Nie tylko sugestie związku między wirusem a technologią są bezpodstawne, to są one szkodliwe dla ludzi i firm, którzy polegają na jakości dostarczanych przez nas usług. Te oskarżenia, że 5G wspomaga pandemię, redaktor, doprowadziły do ataków na naszych inżynierów, a w niektórych przypadkach też powstrzymały przeprowadzenie koniecznych napraw, stwierdziły firmy. Sprawę skomentował też rzecznik brytyjskiego premiera, Borisa Johnsona. Szef rządu sam trafił do szpitala z powodu COVID-19, niszcząc maszty 5G. Ludzie narażają życie innych, ponieważ z tych urządzeń korzystają służby ratunkowe, usłyszeli dziennikarze. This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pits.twitter.com/5z35r6sub, Charlie Haynes, Charlie Tweets, April 2, 2020. YouTube, Twitter i Facebook zaczęły ograniczać dostępność lub wprost zwalczać filmy sugerujące związki między technologią a pandemią. Teorie spiskowe, jak te o 5 gramach i patogenach, wywołują panikę w czasach, gdy ludzie są szczególnie podatni na wszelkie informacje o możliwym zagrożeniu dla ich życia. Autorzy filmów na YouTube węszący spisek telekomów wpadają w szarą strefę. Ich filmy są dopuszczane do publikacji, ale nie mogą przy nich pojawiać się reklamy. Znikają też z wyników wyszukiwania. Według informacji przekazanych CNN, na bieżąco modyfikowany jest algorytm zarządzający serwisem, by hasła 5G i koronawirus nie wpadały do wideo rekomendowanych użytkownikom. Technologia 5G zapewnić ma zupełnie nową jakość w przesyle danych, pozwalając na niemożliwą dotąd powszechność łączenia ze sobą urządzeń codziennego użytku TZW. Internet rzeczy. Ułatwić ma wprowadzanie nowych rozwiązań w dziedzinie transportu, telekomunikacji czy płatności. W skrócie, olbrzymi przełom. Jak przy wszystkich rewolucjach technologicznych, także przy wprowadzaniu nowego standardu transferu danych nie brakuje kontrowersji. Większość negatywnych opinii skupia się na wpływie sygnału radiowego na zdrowie ludzi. Jeżeli uporczywie szuka się związku, można znaleźć go wszędzie. Nawet na banknotach 20 funtowych, gdzie dostrzeżono znany z mediów obrazek cząsteczki wirusa SARS-CoV-2 tuż nad wieżą 5G, and the new pound note has the 5G tower in it and the coronavirus symbol. These people aren't the joking guys, stay woke and get closer to God. Pitt's Twitter. Com, w KO9 mnożone przez 10 do potęgi pierwszej, Liquid Candy, Alexis Sofap, April 4, 2020. Dla szukających prawdy, fakty nie mają dużej wartości. Tymczasem to, co umieszczono na nowym banknocie, to latarnia morska w Margate i symbol Muzeum Sztuki Współczesnej Turnera w Margate właśnie. Gdy rozum śpi, budzą się demony. Wtedy nawet teoria, że 5G wysysa tlen z płuc, wydaje się prawdziwa. 5G causes coronavirus because it is sucking the oxygen out of your lungs, according to a video being spread on Facebook.
I want to but the fact people believe this bullshit is genuinely scary pits. twitter.com/ki3g5maj9 Tom Warren March 3, 2012.